To, na co możemy też liczyć i obserwujemy to poniekąd, to zmiana w globalnych łańcuchach dostaw. To, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, czyli pójście w trend globalizacji, może być elementem, z którym nie będziemy już mieli tak mocno do czynienia. W obecnych warunkach widzimy jednak bardzo silne działania protekcjonistyczne. Poszczególne rządy poszczególnych krajów wprowadzają bardzo rygorystyczne działania, które mają na celu z jednej strony zamykanie granic, z drugiej strony mają świadomość też coraz częściej ministrowie poszczególnych rządów, że wiele firm może być przecenionych, że należy bronić lokalnego biznesu. Rząd Niemiec zapowiedział, że nie będzie dopuszczać do przejęć na niemieckim rynku przez zagraniczny kapitał i to może również prowadzić do nacjonalizacji części przedsiębiorstw. Francja również zapowiada, że będzie przejmować firmy rentowne, które mogą znaleźć się na skraju bankructwa tylko i wyłącznie w wyniku obecnej sytuacji koronawirusowej. Więc trzeba powiedzieć, że świat, w którym się znajdziemy po pandemii, będzie w dużej mierze wyglądał inaczej. Część firm czy część krajów może zmierzać w tym kierunku, aby mieć strategiczne branże, nie tylko energetyczne, we władaniu państwowym. Jednym z elementów, który jest wymieniany w tego typu strategiach, jest przemysł farmaceutyczny czy lekowy, który w bardzo dużym mierze dzisiaj jest skupiony na kontynencie azjatyckim. Natomiast dostępność czy produktów higienicznych, czy samych leków na rynkach europejskich jest bardzo mocno uzależniona od tego, co się dzieje w Azji i możliwe, że po tym kryzysie też ta sytuacja będzie się zmieniać. To są tylko przykłady poszczególnych branż, natomiast te globalne łańcuchy dostaw mogą wyglądać zupełnie inaczej po tym, jak zakończy się pandemia koronawirusa.